pierwsze zdjęcie zrobiłem, miałem 5-6 lat. Dostałem wtedy od mamy taki aparat. Dostałem to duże słowo, zabrałem mamie aparat. Robiłem kurczaka. Zdjęcie ptaka. Nikt tak jak ja nie fotografuje kurczaków. No z tym zdjęciem z kurczakiem, ojej, to była strasznie głupia historia, bo za to zdjęcie dostałem wyróżnienie w takim szkolnym konkursie. Super zdjęcie, no niestety od tamtej pory nikt moimi pracami się nie interesuje. I trochę powiem szczerze, głupio się czuję jako ten, który został wyróżniony za zdjęcie kurczaka. Jestem nauczycielem geografii w gimnazjum i w liceum, ale nie jestem z tego zadowolony. Chciałbym zmienić swój zawód, przekwalifikować się na fotografa. No, udaje mi się, że robię dobre zdjęcia. Lubię robić fotografie. Lubię ten swój Szczecin. Nie ten Szczecin z widokówek, tylko ten Szczecin z takich moich młodzieńczych lat, moich wypraw. W Starym Szczecinie jeszcze nie miałem, chociaż mam bardzo dużo prac. No i to jest, nie wiem, bolączka tego miasta, że jak już mam super zdjęcia i chcę zabłysnąć, pokazać swoje prace, swoje możliwości, no to w jednym, powiedzmy, miejscu się nie podoba, bo zbyt jakieś futurystyczne, zbyt odjechane. Poprawiam, staram się dostosować i się okazuje, że zbyt sztampowe. Teraz zajmuję się wieloma sprawami, ale poza tym jeszcze mam taki mały projekt. Przygotowuję dzieciaki do konkursu, dzieciaki z mojego koła fotografii. Przygotowujemy taki właśnie mały projekt na konkurs z ekofotografii pod tytułem Dzikie zwierzęta futerkowe w aglomeracji miejskiej regionu zachodniopomorskiego okiem młodzieży. Tak, żeby wszystkie detale, łapiesz kostkę do połowy, klikasz. No to jeszcze może bliżej, prawda? Znaczy jeszcze bliżej? No, tylko pytanie, czy to piostek, tak? No właśnie, trzeba kontynuować. No. A to jest jesień, przepraszam, pensylwański, tak przy okazji. Dobra, to teraz zobacz, jak ustawimy ten czas, czas naświetlania, tak? No to będziemy mieli dużo więcej, dużo będzie otwarta migawka, tak? No niestety trzeba będzie poczekać, no i dlatego korzystam ze statywu, żeby nam się to zdjęcie nie poruszyło. Dobra. Dużo robi pan zdjęć? Staram się, ile mogę. A ludziom pan robi? Tak, też. Robię portretowe i to nawet, wydaje mi się, że wchodzą na całkiem nieźle. To pana żona musi mieć dużo zdjęć. Znaczy, wiesz co, no nie mam żony. Nie ma pan? No nie mam, tak wyszło, że no jakoś się nie dogadałem z żadną dziewczyną. Póki co nie mam. No właśnie. Cześć. Pozdrawiajcie się. Miło widzieć. Jak wam się jechało? No, trochę tutaj były pierwałki po drodze. Nie chcecie iść na koncert? No kurka, Agnieszka właśnie, no tutaj ona, że jeszcze gdzieś tam idzie, chce iść. I... Nie chcesz iść na koncert? No mamy jeden bilet do oddania. No, bo się właśnie wczoraj dzwoniła. Trzymajcie. Chcecie cukru? Nie słodzimy. Dziękuję bardzo. A co z tym koncertem dzisiaj? Kto gra? Bubliczki? Nie bubliczki. To jest ten. Nie wiem. Zaraz zobaczę. A tak namawiał, że taki dobry koncert i nawet nie wie, jak się nazywają. Nie wkręcili. Micro Music, tak? To jest ta od chłopaka, którego nie ma i śpiewa takie dziwne rzeczy w ogóle. No ja coś słyszałem właśnie o tym zespole, jakaś piosenka gdzieś tam kiedyś była w mediach. Gdzie? No w telewizji czy gdzieś tam w radiu właśnie kilka razy poleciało. Pomerani wczoraj mówili o tym koncercie. O,
słyszałaś jakiś program, obrałaś. A powiedz mi, mogę te zdjęcia wstawić na stronę internetową? Ej, no jasne, przecież one są fantastyczne. No naprawdę, to się nie zastanawia. Ale właśnie... No bo wiecie, bo ja zrobiłem takiego, mam fotobloga i nagle się okazuje, że tam kurczę, zero zero, tak nikt tego nie ocenia. Nie wiem, może jakbym to nazwał jakoś inaczej, to byłby jakiś większy odzew, tak? To nie wiem. Bo tak, na tym blogu to masz jakiś licznik wejść? Tak, wiedzę, wiesz co... Ale wrzucasz tam tylko zdjęcia miasta? No właśnie tak, tak bardziej miasta, ludzie, miasto, ludzie, jakieś tam samochody, tego typu klimat. Ale to jest Szczecin? No ej, zobacz, na przykład na tym zdjęciu to w ogóle, gdyby nie napis Pogoń, to by wyglądało jak jakieś bułgarskie miasteczko. No kolory takie naprawdę. Nie no, te zdjęcia mają taki w ogóle obcy klimat. Pod tą nazwą to się nic nie sprzeda, daj spokój, w ogóle bez sensu. Pod tą, że co, że mówisz, że nasz Szczecin jest za mało atrakcyjny? No wiesz, taka troszeczkę jest dziura zabita dechami. A jak praca? No daj spokój, w ogóle porażka, tak? Naprawdę? No, ciężka robota, kawał, nie ma z tego żadnej ani satysfakcji, ani korzyści, daj spokój, w ogóle trzeba zmienić. Wolałbym się zająć zdjęciami i poświęcić się tylko temu, a nie chodzić codziennie do roboty bez sensu. Wiesz, powiem ci szczerze, że to jest tak jak... No to taki fotograf może naprawdę fajne pieniądze zarobić. No już nawet nie mówię o pisaniu przewodników czy robieniu zdjęć, ale na przykład można, wiesz, wygrać jakąś nagrodę w jakimś prestiżowym, powiedzmy, konkursie, na przykład Geographic Picture. Wysoko. No to wiesz, no, wtedy dostajesz taką jedną nagrodę i masz, wiesz, zbyt zapewniony na kilka lat. No i to jest też fajne, można wtedy się rozwijać. Słuchaj, no ja bym chciała, żeby te zdjęcia też miały taki klimat, jak te zdjęcia, co masz u siebie tam na blogu, na twojej stronie. No dobra. Podobają ci się? No tak, no właśnie o to chodzi, że one mi się podobają. Są takie, wiesz, cieplutkie, to takie magiczne. Tam tu w ogóle... się po prostu robi. Tu? Tu. No masz taką, ty masz, znaczy ja tam widziałam akurat te twoje zdjęcia takie z tej miejscowości tam, gdzie ty byłeś, Jezu, jak to się nazywało? Takie jakby apaszka słowo. Praszkina. Widziałam właśnie z tej Praszkiny zdjęcia, wiesz? Mi się strasznie podobały. Słuchaj, już wpisuję. No zobacz, weź zobacz tutaj, zjedź w dół tam w komentarze. No, kurde. Zobacz, co ludzie piszą tutaj, w ogóle, zobacz, jak się zabijają o to, żeby, wiesz, do ciebie coś napisać, mistrzu to, mistrzu tamto. W ogóle, Jezu, jakaś Shakira 2000 też ciągle do ciebie wypisuje. Zaskoczony? W szoku. Chyba. Go. No dobra. Halo, dzień dobry. Ja tu jestem autorem bloga praszkina.pl. Dostałem od Was informacje. No i chciałem dzwonić właśnie w tej sprawie. Żeby to wyjaśnić, bo wydaje mi się, że to jest jakaś pomyłka. No ja nie mogłem zostać właśnie wyróżniony w konkursie Geographic Picture, bo ja w tym konkursie nie brałem udziału, nie wysłałem żadnego swoich prac. Dobrze, to proszę mnie przełączyć. Dzień dobry, jestem autorem bloga właśnie Geographic Picture i powiem, bardzo mi to sklepia, że tutaj zostałem wyróżniony, tylko wydaje mi się, że to jest pomyłka, ponieważ ja nie wysyłałem żadnych prac konkursowych. Aha, to internauci wybierają. Ciekawe. Dobrze, i to... i teraz mam się pojawić na gali rozdania nagród 15. Aha, i będę musiał tam kilka słów powiedzieć. Dobrze, rozumiem. Dobrze, to proszę mi wysłać zaproszenie. Tam mamy na maila tutaj 1 maja 21/22. Krzesi, dobra.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Autor tych zdjęć? Nie wiemy, ale byśmy się chcieli dowiedzieć. Co ty tu robisz? No i spokój, nigdzie nie idę. Jezu, no przestań, no przecież wszyscy czekają już tam na ciebie. Nigdzie nie idę, i spokój, bez sensu jest. No ale co, no co ty się denerwujesz? Nie wiem, nagrodą, co ty się denerwujesz, że ludzie tam są? Przecież czego rozumiesz? No nie rozumiem. To wszystko wymyśliłem. Co wymyśliłeś? Tą całą pompeczkę. Co? Gówno. Jezu, jak wymyśliłeś? Co ty chrzanisz? Z tego miasta nie ma. Wziąłem, podstawiłem zdjęcia ze Szczecina i nazwałem to jakoś tak orientalnie i to. O Boże. I co ty teraz zrobisz? Nie, masz fajkę. Jezu, mam, ja nie wiem, czy to można palić. Lepiej wymyśl, co ty im powiesz. Może powiedz, że też kasy na sierociniec w Praszkinie całą z nagrody. No, dzięki. Twoje rady są naprawdę bezcenne. Ja pierniczę. Ha, cholera!